Tuż po ostatnim treningu Górnika Zabrze w 2021 roku, w dniu także wyjazdu do Poznania, jest z nami Mateusz Cholewiak. Cześć Mateusz. Cześć, witam. Zanim przejdziemy do tego ostatniego meczu, który jutro przed nami, no to chciałbym jeszcze wrócić na chwilę do środowego spotkania w Częstochowie. Strzelona bramka, bardzo dobra zmiana. Nie zdążyliśmy złapać Cię w Częstochowie, gdybyś jeszcze nam kilka słów o tym meczu, o swoim wejściu, bramce i świetnej okazji pod koniec meczu opowiedział. No na pewno cieszymy się, że zdobyliśmy 3 punkty i wróciliśmy zwycięzcy do Zabrza. To był nasz plan, tego chcieliśmy i to się udało i to jest na pewno bardzo budujące, bo ostatnie wyniki pokazują, że i atmosfera w drużynie, ale to co najważniejsze, czyli wyniki idą bardzo w dobrym kierunku, więc to nas cieszy, a jeśli chodzi o bramkę, ja jestem zadowolony, długo czekałem na to, żeby dostać szansę w dłuższym wymiarze czasowym. Dostałem, fajnie, że udało się strzelić tą bramkę, jeszcze powinienem dołożyć drugą, ale niestety przegrałem sytuację sam na sam, no ale mówię, najważniejsze w tym wszystkim jest to, że są 3 punkty i z tego się najbardziej cieszę. No ale ta pierwsza bramka wynagradza nam wszystko, tym bardziej piękny zwód zawodnik Rakowa, no wkręcony można powiedzieć w trawę został przez Ciebie. No tak, no kątem oka widziałem, że po prostu idzie na bardzo dużej szybkości, więc ryzykowałem, zrobiłem zwód do środka, fajnie, że to wszystko się udało i ta bramka wpadła. To chyba też bardzo ważne dla drużyny, co wydarzyło się w Częstochowie, no bo graliśmy bez kilku, powiedzmy, podstawowych zawodników, no ale właśnie wejście Twoje chociażby na boisko jest doskonałym dowodem tego, że no niezależnie kto gra, potrafimy wygrywać z każdym. No i to jest na pewno, dlatego mówię, to jest najbardziej budujące, że po prostu każdy walczy jeden za drugiego i to jest fajne, fajnie się uzupełniamy i nawet podczas braku kilku podstawowych zawodników po prostu jedziemy i wygrywamy mecz, to jest, tak to powinno wyglądać. Teraz wyjazd do Poznania, czy gdzieś już w głowie świąteczna atmosfera, czy pełne skupienie przed trudnym meczem z liderem? No, pewne skupienie. Został nam ostatni mecz w tym roku, więc jesteśmy, można powiedzieć, na fali, więc chcemy zrobić wszystko, żeby to podtrzymać, tą pasę i na pewno zrobimy wszystko, żeby przywieźć 3 punkty. Jedziemy wygrać. No, jaki będzie wynik, to już zweryfikuje boisko, ale my na pewno jesteśmy nastawieni na walkę i chęć zwycięstwa. To ostatni trening w tym roku, jutro mecz, później rozjeżdżacie się do domu. Z jednej strony oczywiście każdy na pewno cieszy się, że będzie w domu, będzie z rodziną, ale nie macie gdzieś z tyłu głowy takiej myśli, że kurczę, szkoda, że ten rok się teraz akurat kończy, bo ta fala, ta pasa jest naprawdę fenomenalna. To na pewno gdzieś z tyłu głowy siedzi, że szkoda, że ta liga się już kończy, bo mówię, ostatnie wyniki i ostatnie mecze pokazują, że naprawdę dobrze się czujemy i ta pewność siebie bardzo wzrosła, ale no nic, no, zostaje ostatni mecz, później rozjeżdżamy się na urlopy, jeżdżamy się do rodzin na święta, także ta przerwa też będzie potrzebna. Jakie plany na święta? Tradycyjnie wracam do siebie na Podkarpacie i święta w domu. Gdybyś króciutko, szybciutko o takiej jednej najciekawszej tradycji świątecznej u Was na Podkarpaciu nam opowiedział. Może jakieś wyjątkowe danie, którego nie ma gdzie indziej, a może jakiś zwyczaj, o którym nie słyszałeś gdzieś w miejscach, gdzie grałeś w Polsce? Oj, chyba nie ma takich. To wszystko, te tradycje są podobne. No nie wiem jak na Śląsku, bo ja dopiero poznaję kulturę śląską, ale z innych regionów Polski to myślę, że tak wszystko jest to samo. To zapakujemy Ci na wynos do domu makówki i moczka, skosztujesz naszej troszkę kuchni, może zasmakują Ci te święta. Życzymy oczywiście wygranej w Poznaniu i tego, żebyśmy już mieliśmy prezent na barburkę, na urodziny klubu. Teraz by był ten prezent świąteczny i byśmy tą przerwę spędzali z wielkimi uśmiechami na twarzy. Dokładnie, życzę sobie, żeby tak samo było. Dziękuję bardzo. Dzięki.